Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować tutaj dostępny w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie, dostępny oczywiście i stacjonarnie do kupienia i w sprzedaży wysyłkowej, taki nowy produkt, a jest to mianowicie taki specjalny rodzaj kartoniku, który możemy użyć w celach lęgowych i tam, gdzie będziemy mieli po prostu problemy z utrzymaniem czystości. Może ja kolegom oddam głos, oni pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo. Witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj faktycznie wiekopomna chwila w naszym sklepie. Kolega Krzysztof dostarczył nam najnowszą partię swojego najnowszego pomysłu. Tak. A jest to związane z lęgami. Ten karton jest ściśle związany z lęgami. A chodzi o to, że niektórzy hodowcy mogą mieć jakiś problem, powiedzmy, z utrzymaniem czystości, bo powiedzmy nieregularnie sprzątają. Są gdzieś... Posłuchaj, nie chcę, ja też jestem leniwy, no, dlatego dla siebie to wymyśliłem, a ty tak chciałeś elegancko tak, powiedzieć. Tak, chciałem jakoś to elegancko brać słowa, ale mam ten sam problem. Po prostu mi się nie chce. A tutaj możemy sobie... Na to pozwolić. Tutaj możemy sobie pozwolić. Ten karton, powiedzmy, stawiamy sobie w narożniku celi. I to zobaczmy jeszcze, ja pokażę jeszcze. O, prawo, lewa strona, to nie odgrywa roli. Tak. Postawiamy sobie michę, jaką każdy tam ma, to już nieważne. I powiedzmy odchody, które tutaj gołębie nam dookoła prezentują, tak. Nazwijmy to prezentem, zbierają się w tym kartonie właśnie. I po zakończeniu, powiedzmy tam, gdzie już odsadzamy, czy też pierwszy ląd, drugi, to... Albo mamy ich dużo. Tak, to po prostu wystawiamy miskę, wyrzucamy ten karton i można łatwo przewidzieć. I jest nie tylko, że to na dole, ale jeszcze boczne ścianki mamy przede wszystkim właśnie. Cała cela... Szczególnie powiedzmy na lotowym gołębniku, to jest bardzo ważne, nie? Żeby tam ta czystość była utrzymana. Ten karton możemy sobie wymienić. Mało tego, na moje oko ten karton nawet wytrzyma ze 2-3 lęgi. Znaczy jak będziemy sprzątać, bo on jest dość gruby i taki sztywny w miarę, także jeżeli nie będzie kał mokry tak. Mocno, to można sobie zeskrobać. Ale najważniejsze, ale jest czyste to, będziemy. Jest to duże ułatwienie w hodowli. Wiadomo, że jeśli ktoś tam ma czas i sobie tam sprząta, robi, no to taki produkt mu nie będzie potrzebny. Jeszcze powiem o wymiarach może, bo ja pamiętam. Dzisiaj z wielu hodowców narzeka głównie na czas, nie? No. Także staramy się to jakoś tam ułatwić. I popatrzmy, bo tutaj jest jeszcze, powiem wymiar, tu jest 35 cm, tu jest też 35 cm w tym momencie i 18 cm wysokie, a występują w takich opakowaniach po 50 sztuk. Tak, bardzo łatwo. Tak, zobaczmy. Kolega pokaże, jak to złożyć. Zdjąć. Tu są takie czepy. Tam się wpina to. To jest proste, o. Gotowe. Można wstawiać. I zamienić, celu, założyć. Tak. I jeszcze pokażmy, bo my to mierzyliśmy, żeby z miskami różnymi. Taka największa chyba nad tym to jest ta papierowa i gipsowa. Ale tutaj wszystko, nie, wszystko wystarcza. Spokojnie. Jeśli tutaj troszeczkę luz zostawimy, to łapie ten kawałek. No, nawet jakbyśmy gazetą tą miskę owinęli, bo tak kiedyś też robiłem, to się położy, to można jeszcze nawet sobie to ułatwić. Także... My też różne rzeczy ćwiczyliśmy, ale ten system właśnie wydaje nam się najbardziej fajny i najszybszy do rozwiązania, później też jeśli chodzi o usunięcie. No i sobie oszczędzamy tak naprawdę trochę czasu i powiedzmy cena 2 zł to jest cena detaliczna, także tutaj w sklepie dla hodowców można takie coś nabyć. Na szuki można nabyć, nawet żeby sobie zobaczyć, obejrzeć, jak to będzie funkcjonowało. O, jak ktoś będzie potrzebował właśnie 198 zł, na przykład żeby wysyłkę, to sobie takie 2 zł dorzuci. Na bogato. Tak właśnie, także dziękujemy bardzo i zachęcamy do zakupu. Wszystkie te rzeczy są tutaj jeszcze oprócz tych kartonów dostępne, co widzimy na półkach. Karmiki, sztandarowy produkt tutaj, notabene też przez nas wymyślony, tak, nas tam w piecach. Właśnie tutaj się dużą popularnością cieszy, ale to wszystko możemy tutaj nabyć w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Dobry.